Dzień dobry, jestem w Lwowie. Duchy przodków kazały mi przyjść najpierw na ulicę Ormiańską pod Ormiańską Katedrę. Ale w tym programie zobaczą Państwo więcej obrazków z miasta. Postaramy się pokazać również to, co się w Lwowie je, to, co się w Lwowie jadło i jaki Lwów jest dzisiaj. Zapraszam. Rynek Halicki, gdzie teraz jestem, to obok Targu Stryjskiego i Krakowskiego najważniejsze zakupowe miejsce we Lwowie, a zarazem jedno z najstarszych i położone dodatkowo w samym centrum miasta. Chodźmy dalej, tu wielki tłok i ścisk, więc musimy się przeciskać. O, tu widzę coś fantastycznego. Piszyngier to jest. Z kilki? Sorok. Sorok groszy, to ja proszę jedno. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i oto ten genialny wynalazek Oskara Piszyngiera we Lwowie, tak jak w całej środkowej Europie, a w Kielcach, Busku-Zdroju, Łodzi, Warszawie czegoś takiego nie ma, we Lwowie jest. Zanurzmy się więc w głąb jarzynowo-owocowego oceanu. No tutaj nie widzę nic specjalnego na razie przynajmniej, wszystko to co u nas, ale tu coś jest fantastycznego. Droga Pani, po ile te bakłażany piękne? A to ukraińskie bakłażany są? Proszę spojrzeć, jakie piękne ukraińskie bakłażany. 6 grzywien, doskonała rzecz. A jak jecie bakłażany? Co z nimi robicie? Jak je waricie? Tak, pieczone? To dobry afrodyzjak jest podobny. Dobry. Oni to pieką, a można też zrobić z tego ragu na przykład. Wszystko za 6 grzywien. Jedna złotówka to jest grzywnia 30. O, tutaj coś jest. O, do Pani oczywiście. Najlepiej, bo po kolorze wygląda, że to olej słonecznikowy, tak? A ile kosztuje? 2,50. A Pani po polsku pięknie mówi. Pani Polka. Pani Polka? Od urodzenia, lwowianka? Nie, ona jest polka. No to fantastycznie. 2,50 to ja... O, spadło mi. To ja sobie kupię taki olej, bardzo proszę. I Państwo niech spojrzą. O, taka, to, tak? Proszę spojrzeć, jak to pięknie, bo to domowy olej, prawda? Tak, domowy. Tutaj jest beczka, proszę spojrzeć, tu jest beczka. Pani w miarę potrzeb nalewa taki olej do butelek. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Z Bogiem. Podejdę za chwilę. Z Bogiem. Do widzenia. Wspinaczka na Wysoki Zamek zawsze się opłaca, bo choć zamku tu nie ma, to ze wzgórza kapitalnie widać całe miasto. Spójrzmy zatem, ta wieża tutaj najwyższa, tu za mną, to ratusz. Za nią widać wieżę katedry. Ten dach na srebrno połyskujący to kulinarna duma przedwojennego Lwowa, hotel Georges. Dalej patrząc widzimy zieloną kopułę dominikanów, prawie tak kształtną i zieloną jak ta główka kapusty włoskiej. Potem wieża Korniakta, to w tej chwili kościół grekokatolicki, ale bardzo przyjemne widoki mam również przed sobą na stole. Proszę Państwa, to nie będzie potrawa polska, ale chciałem tutaj przypomnieć, że Lwów, tak jak przez wieki cieszył się opinią najbardziej wesołego miasta Rzeczpospolitej, tak również cieszył się opinią zasłużoną miasta najbardziej kosmopolitycznego. Zatem potrawa o ormiańskich korzeniach, nazywa się to parzybroda, nazwa nie jest ormiańska, ale Ormianie bardzo szybko się polonizowali, choć zachowywali swoją tradycję, również kulinarną. Powiedzmy o składnikach, ale o pierwszej fazie składników, bo to będzie taka zupa jednogarnkowa i robi się ją jakby na dwa razy. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, to jest kawał jagnięciny z cąbra razem z kością. Potem tutaj mamy czosnek. Tutaj jest estragon suszony, nawet lepszy, bo bardziej jest aromatyczny. Tutaj ziele angielskie, liść laurowy i jarzyna na rosół, pietruszka, seler, kawałek pora. I to wszystko wsadza się do zimnej wody. Pamiętają Państwo, rosół, jak się mięso gotuje w zimnej wodzie, to jest wywar bardziej intensywny. Wkłada się najpierw mięso, wkłada się czosnek, wkłada się odrobinę, szczyptę dosłownie estragonu. Dodaje się ziele angielskie i dodaje się liść laurowy, nie przesadzając, bo potem to się robi zbyt kwaśne. Powiedzmy trzy bobki angielskiego ziela, jeden liść laurowy, cała jarzyna i to się powinno
wolno gotować półtorej godziny. Niech to wszystko przejdzie, półtorej godziny i potem przystąpimy do kolejnych czynności. A teraz pierwsze wrażenia ze spaceru po mieście. Zabytki Lwowa wyglądają na dość gruntownie odnowione. Niedawno tutaj odbył się zjazd prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej i poddano je renowacji nie patiomkinowskiej, nie tylko fasady, ale całość. Miasto tętni życiem, pełne jest młodych ludzi, jak przystało na Centrum Uniwersyteckie Zachodniej Ukrainy. Specjały miejscowej kuchni można sobie zrobić w domu, natomiast docenić urok Lwowa, przejść się jego zaułkami, zobaczyć jego bruki, do tego trzeba tutaj przyjechać i namawiam do tego naprawdę gorąco. W garnku jest już sam bulion, wszystko zostało odcedzone, jarzyny nie są mi potrzebne dalej. Jedyna rzecz, którą wykorzystam do dalszej pracy, to jest mięso. Już oddzielono od kości, kość dla psich, a tutaj jagnięcina pokrojona w kostkę i teraz ją rzucam do zupy. Dobrze. Kapusta, włoska kapusta młoda. Zresztą stąd nazwa tej zupy, parzybroda, bo ją się kroi w dość grube kawałki i one potem, zupę trzeba jeść bardzo gorącą, potem mogą nam poparzyć brodę po prostu. Więc jeszcze na ćwiartki. I tak. O, widzą Państwo, nie w drobną kosteczkę, tylko w takie dość spore kawałki, ćwiartki i paski. To wszystko wyląduje w zupie, z wyjątkiem głąba, bo choć to kapusta młoda, ale głąb nie jest nigdy przyjemny. Stąd się mówi ty głąbie po prostu. Wsadzamy to do zupy, zgrabnym niezwykle ruchem. Ćwiczyłem go tutaj 3 godziny wcześniej, opaliłem się w międzyczasie. Teraz ziemniaki. Prawie koniec. 2-3 ziemniaki. Byle jakie kawałki, spore. Jeszcze jeden. I ostatnim składnikiem, który będę dodawał, to pomidory, ale za chwileczkę, bo jeszcze jeden ziemniak. I to się teraz wszystko razem powinno gotować, aż całość nie zmięknie. Mięso jest na wpół miękkie, no może na 3/4 miękkie. Kapusta musi być miękka, ziemniaki zmiękną, więc ja myślę, że to mniej więcej 20 minut nam zajmie. Pomidory, tutaj mam ich za dużo. To powinno być takie pomidorowe ciut-ciut. O, w ten sposób. Pomidory słodkie, bardzo dobre. Jeszcze trochę soli. Pieprzu będę na samym końcu, a może odrobinkę. Wszystko przykrywam i powinno się gotować, aż nie zmiąknie. Zmiąknie. Kiedy 20 lat temu usiłowałem zjeść obiad w hotelu Georges, wczesnym popołudniem na drzwiach przywitała mnie wdzięczna kartka z napisem przerwa obiadowa. Dziś taka sytuacja jest nie do pomyślenia. Georges jest odnowiony, jeszcze pieczołowiciej odnowiono Grand i w ogóle wraca tutaj moda na chodzenie do restauracji. Być może jeszcze nie jest to tak, a nawet na pewno nie jest to tak popularne jak w innych miejscach w Europie Środkowej, ale powracają stare szyldy. Jest szkocka, jest zaleski. To akurat pod innymi nazwami, ale w tych samych miejscach, co przed wojną. Jest wiedeńska. Na ulicę powróciły ogródki, przy których widać siedzących ludzi. Także jest szansa, że Lwów włączy się w ten typowy i wspólny i dla Krakowa, i dla Wiednia nurt marnotrawienia, błogiego marnotrawienia czasu przy restauracyjnym bądź kawiarnianym stole. Zupa powinna być już dobra. W rzeczy samej proszę spojrzeć, jak tutaj zalotnie mruga do nas intensywną zielenią młodej kapusty i czerwienią co jakiś czas fragmentów pomidorów. Sobie trochę naleję, nie za dużo, żeby zostało, jeszcze jest tutaj paru amatorów. I pierwszy, najważniejszy łyk, bardzo, bardzo dobra i będzie jeszcze lepiej smakowała, wzmocnię doznania tej zupy, oglądając w trakcie jej jedzenia wspaniałą panoramę Lwowa.
Drodzy Państwo, w międzyczasie skończył nam się gaz w mojej kuchence, ale nie ma sytuacji bez wyjścia. Nieraz byłem u źródeł Amazonki, robię resztę przy pomocy takiego urządzenia. A Państwo pamiętajcie, jadąc na kemping na Ukrainę, że nie da się tutaj nabić polskich but. Sięgnę do skarbczyka kulinarnego obydwóch kultur, i polskiej, i ukraińskiej, i zrobię gołąbki, inaczej galupci. Bardzo w zasadzie prosta rzecz, nieco pracochłonna, ale jakże smaczna. Omówmy pokrótce składniki. Tutaj mam mięso wieprzowe mielone. Niektórzy używają od razu gotowanego. Według mnie to nie jest dobre, bo mięso surowe dopiero skleja całość. Tutaj kasza chreczana, chreczka. Klasyczne polskie gołąbki są z ryżem oczywiście, ale na wschodzie Polski robi się gołąbki też z kaszą chreczaną. Tutaj jajka, tutaj cebula, która potem będzie podsmażona. To są pomidory bez skóry posiekane, gęsta, kwaśna śmietana. Liście białej kapusty uprzednio sparzone, już nadające się do zawinięcia całości. Tutaj stoi bulion. Bulion mocny, wołowy, a to bardzo tłuściutkie, to jest boczek, po prostu wędzony boczek. Tutaj w sklepie znają to pod nazwą szponder. Proszę spojrzeć, i z tego wszystkiego powstaną galupcy, gołąbki, ekumenia w kuchni, danie i polskie, i ukraińskie. Teraz kroimy boczek, welszponder, surowy, wędzony. Kroimy, on ma tutaj skórkę, ale zaraz jej się pozbędę. O, teraz ją odcinamy takim zgrabnym ruchem żołnierzy Dżingis Khana. Bardzo proszę. Mogą być grube kostki, to się i tak wytopi. Tu jest więcej tłuszczu niż mięsa. Wszystko kroimy. Jeszcze tak. Wrzucamy i czekamy chwilkę, żeby się... To nie. To będzie dla sikorek. Chodzi mi oczywiście o te kobiety, które nas tu dookoła otaczają. Kiedy skwarki już się ładnie zrumienią, to wrzucam cebulę i ona też się powinna przysmażyć nieco. Bardzo ładnie. Wytopił się tłuszcz jak trzeba. To nie jest danie lekkostrawne. Nigdy tego nie obiecywałem. Ten tłuszcz to wszystko między innymi zwiąże, a ja już zaczynam robić farsz. Do kaszy gryczanej. Proszę spojrzeć, jak ona jest sypko ugotowana. Nic się, a nic nie klei. Dorzucam po kolei składniki. Nie wszystkie, bo część jest do sosu. Czyli dorzucam mięso. Ach, ja myślę, że tyle go wystarczy. Zresztą to zobaczymy w trakcie mieszania. Nie jest najlepiej, jeśli to jest całkowicie mięsne. Ja wolę, jak tego mięsa jest mniej niż ryżu lub kaszy. Teraz do tego jajka, które nam to zwiążą. To będzie spoiwo całego farszu plus ten tłuszcz, przepraszam, który się wytapia. Sól. Tutaj jeszcze to przemieszam. Sól, pieprz. Dużo pieprzu. I zaczynam to wyrabiać. Tutaj cebula się jeszcze przysmaża, a ja już wsadzam tutaj łapę i zaczynam pracowicie wyrabiać farsz na gołąbki. Cebula nadaje się do wrzucenia. Ludzie za mną gromadzą się pod teatrem i operą zarazem. Nie wiem tylko, czy z powodu gołąbków, czy z powodu spektaklu, ale to w zasadzie wszystko jedno, bo te gołąbki to również wielki spektakl, drodzy Państwo. Wszystko razem z tłuszczem. Tutaj odstawiam patelnię i zakręcam gaz. Teraz to wszystko trzeba wymieszać na razie łyżką, bo wsypałem tutaj rzecz gorącą. Natychmiast ostygnie, więc myślę, że już zaryzykuję dotknięcie tego dłonią. Tak, już się da mieszać. Jeszcze dokładnie wszystko mieszamy. To musi być jednolity, dokładnie rozmieszany farsz. Przy okazji jeszcze więcej soli. Teraz cały problem polega na tym, żeby wybrać zgrabne liście, w które gołąbki się będą zawijać, a takimi brzydszymi wyłożyć dno garnka i wierzch. Ten się będzie nadawał do zwinięcia, więc na razie o, taki duży się kładzie na dno garnka. Ten też jest ogromny, więc też go tutaj układam na dnie garnka. Takie te z wierzchu grubsze nie są najlepsze. O, ten będzie dobry do robienia gołąbków. No i teraz bierzemy sobie porcję farszu. Tutaj to rozkładamy tak jak trzeba. I teraz tak, można sobie zrobić taką zakładkę tutaj i tak po prostu zwijać. O, voilà. Gołąbek ściśle, jeden po drugim.
układamy w garnku, tak jak Pan Bóg, mama i babcia przykazali. Tak jak spód wykładaliśmy liśćmi, tak wierzch również. O, takie duże liście na sam wierzch, te, w których nie da się użyć do zawinięcia gołąbków. Trzy liście nam wystarczą, już prawie jest wszystko. Jeszcze tylko bulion. Nie wlewam go całego, to można ewentualnie podlać jeszcze. Warto zajrzeć czasami do takich gołąbków. Dobrze, teraz pomidory, niedużo pomidorów. To nic, że na wierzch, bo jak ja zrobię tak, to wszystko się będzie przecież gotowało i się ładnie rozejdzie. Wlezie nam tam w środek, że się wyrażę kolokwialnie, za co od razu Państwa przepraszam. Na sam wierzch śmietana. Też ją będę się starał tutaj po tych dziurkach rozlewać. Bardzo proszę. I teraz garnek przykrywamy. I albo stawiamy na bardzo mały gaz. Ja mam tutaj gaz malutki, w sensie przenośnym i dosłownym. Albo do piekarnika i około 2 godzin do absolutnej miękkości. Gołąbki chyba są już dobre, więc zdejmuję je z ognia. Gaszę tutaj moje malutkie urządzonko i zajrzyjmy do środka. No tak, wyglądają pięknie. I teraz tak, tych wierzchnich liści nie będziemy jedli. One i tak będą twarde, bo one, pamiętają Państwo, były specjalnie położone na wierzch, żeby pełnić tylko taką warstwę, rolę warstwy izolacyjnej. I tutaj wybieram sobie jakiegoś zgrabnego gołąbka, choć tu skarbie mi się nie rozleć. Jest. Jest gołąbek, bardzo proszę. Miękki, no wchodzi jak w masło, mięciutki. Jeszcze jeden gołąbek jest tutaj. O, jest następny. Doskonale. I teraz jeszcze trochę tego naszego naturalnego sosu z duszenia. Proszę zobaczyć, jaki on ma kolor, taki lekko czerwonawo. Biały, pomidory, śmietana. Tak? Pokazałeś czucholek z sosem grybowym. Dziękuję Ci bardzo. Ucałuj mamę. No proszę Państwa, wzruszająca scena doprawdy. Ktoś musiał obserwować mnie z okien. Rzeczywiście w tradycji kulinarnej ukraińskiej, ale nie tylko polskiej, również sos grzybowy do gołąbków pasuje idealnie, więc oprócz tego naturalnego sosu również gęsto sosu grzybowego. No będę musiał za chwilę iść tam i podziękować, więc już szybciutko próbuję, niech jeszcze tylko Państwo spojrzą, jakie są miękkie, jakie są w przekroju. Świetne. Sos grzybowy. Ja już przestanę mówić, bo będę miał pełną buzię, a to nie wypada mówić z pełną buzią. Gołąbki w sosie grzybowym z kaszą kreczaną. Gołupcy. Jestem w kuchni hotelu Grand i muszę Państwu przedstawić, oto pani Jewchenia Rubaj. Pani Jewchenia tutaj żelazną ręką trzyma całą kuchnię, jest po prostu szefową. Bardzo mi miło. Pani Jewchenio, co dzisiaj będziemy gotować? Jak się nazywa ta potrawa? Będziemy gotować wareniki z maką. Wareniki z maką. Wareniki, proszę Państwa, to rodzaj pierogów. Pierogi z makiem. To zacznijmy, ja sobie, o, tutaj tak sięgnę po wałek, teraz się czuję pewniej. I zacznijmy od składników ciasta. Jak tisto robimy? Tak, tisto robimy. Aha. Muka. Jest muka. Jajce i mleko. Jajce i mleko. A farsz? A farsz, zaparujemy mak. Tak. To wycedzimy go. Dobrze. Na syto. Momencik, ja przetłumaczę. Bierzemy mak, trzeba go zaparzyć, czyli krótko gotować i potem zmielić, tak? No tak. Cierę z mięsorubku. Cierę z mięsorubku dwa razy. Cierę z mięsorubku dwa razy, czyli dwa razy przez maszynkę do mięsa, ostatnie sitko drobne makowe. I ja teraz powiem, proszę mi powiedzieć, czy dobrze. I do tego dodamy siekane orzechy, tak, do maku. I zaparny izium. I sparzone rodzynki. Sok z cytryny. Sok i cedry troszkę. I trochę cukru. I tak, proszę spojrzeć, to jest ten gotowy farsz. Tutaj mak sparzony, dodane siekane orzechy, rodzynki, sok z cytryny i trochę cukru. Ja nie mogę się powstrzymać. Nie muszę go spróbować. Chce Pani trochę też? Żeby, czy dobry jest? Dużo smaczne. Dużo smaczne? Ja też spróbuję. Dużo smaczne, rzeczywiście. Dużo smaczne.
Więc żebyśmy go nie zjedli od razu, to tisto. Bo nie będzie pierogi. Bo nie będzie pierogi, nie będzie wareniki, tisto. Boroszno. Aha. Nacypam sobie troszkę, potem będzie kaciaty. A jak to się nazywa? Stolnica po polsku? Tak, stolnica na stolnicy. Stolnica, no proszę. Aha, zbija tutaj pani jajko, ja zabiorę. Zobacz, jak jestem silny, potrafię znieść skorupkę od jajka. To nieprawdopodobne. Wlewamy mleko. A mleko jest chłodne? Chłodne. Może być chłodne. Tisto dobre wymieszajmy. Tak. Żeby było jednolitne. O, to musimy pokazać. To jeszcze nieodnolidna masa. Jeszcze nieodnolidna. To jeszcze tisto niegotowe. I tak się sprawdza ciasto. Jak ono jest tutaj takie nierównomiernie wyrobione, to znaczy, że jeszcze nie jest jeszcze dobre. Jeszcze niegotowe tisto, tak. Jeszcze niegotowe. Pokażemy, jak będzie gotowe. Może już sprawdzimy, pani Ewchenio. Może. Może być gotowe. Może. No jest. Proszę spojrzeć. Tak wygląda gotowe ciasto. Ma, jest taki miękkie, elastyczne. Miękkie, elastyczne niezwykle i tutaj ma taki przekrój. Wygląda jak marmur po prostu z okolic Florencji. Fantastyczne ciasto. To co, teraz pierogi, tak? Da. No to... wareniki. To będzie pani potrzebne? Potrzebne. Ja już nie będę miał, czy będę machał teraz rękami, bo nie mam już wałka. Aha, teraz pani tak to kroi. Ale to ciasto jest naprawdę niezwykle elastyczne. Po prostu jest tak elastyczne jak człowiek bez kręgosłupa moralnego, ale dużo lepsze niż taki człowiek. Gładziutkie, piękne. I tak wałkuje się, aż nie zrobi się tyci cieniutkie. Bardzo cienkie ma być, nie? Tak, toneńkie. Ciemkie. Powałkowuje się do cienkości i potem się wykrawuje, ale to za sekundkę. No już chyba jest cieniuteńkie. Tak, ciasto gotowe. Czyli co teraz? Zaraz robimy wareniczki. Robimy wareniczki. Wykrawamy je kieliszkiem. Tak, to jest kieliszkiem. To jest jedyna sytuacja, kiedy ja akceptuję pusty kieliszek, proszę państwa, jeśli służy do wykrawania pierogów. W innych wypadkach potwornie mnie puste kieliszki drażnią. Tak. Prawda? No tak to jest. I co, będziemy teraz nadziewać już? Tak, już. Dobrze. Są gotowe. To ja to obstawię. Wareniczki gotowe, robimy wareniczki. I trzeba to dobrze zlepić, tak? Żeby się nie rozkleiło. Żeby jak jest dobre ciasto, to się nie rozklei. A mogę ja też jednego zlepić? Czy... Można, proszę. Tak, to ja sobie tak wezmę tutaj i też sobie tak nadzieję. O, tyle. Proszę zobaczyć, jak ja to niezdarnie robię. Zrobimy na wyścigi teraz. Kto szybciej? Dawaj, ty kto skorszy. No właśnie, ja. No to pani już robi drugiego. To bym przegrał. W każdym razie lepimy. Jeden po drugim, pani Eugenia, pewnie ulepi 200, ja dwa. Jak będą ulepione, to zajrzymy tu znowu. Tak. Wareniki gotowe. Wareniki gotowe. Ale jeszcze nie wszystko. Co na końcu dajemy? Tak. Dajemy troszkę masła. Roztopione masło. Roztopione masło, żeby nie zlepły sobie wareniczki. Aha, no i żeby był lepszy smak. Żeby był lepszy smak. Tak, żeby był lepszy smak. Tak trzepiemy. Tak. I jeszcze miodu troszkę. A medu bogato. Medu bogato, nie ciut, tylko bogato, bardzo dużo miodu. Też roztopiony miód, tak? Roztopiony miód, czy były słodkie. I to już się nadaje do jedzenia? I to już można jeść. To ja mogę zjeść, pani też, jednego? Tak. Proszę bardzo. Proszę popróbować. Dobrze, ja próbuję. Fantastyczny. Proszę państwa, ale jak zwykle w naszym programie ta kuchnia działa. Pani Eugenia jest bardzo zajęta, tutaj będzie za chwilę robiła ogromną rybę faszerowaną, widziałem tam rybę się przygotowuje. Tak. Wielki bankiet, więc ja tutaj już zajmowałem tyle czasu, tyle miejsca, nie chcę więcej przeszkadzać, więc dziękuję pani serdecznie, naprawdę. Można, nawet należy zjeść wareniki w takim miejscu. Oto alegoria Lwowa, alegoria Galicji, proszę państwa. Ja już się będę żegnał, między innymi dlatego, że muszę zacząć jeść. Państwo widzieli, co tutaj jest. Państwo widzieli wszystkie dzisiejsze potrawy. To wystarczający powód, żeby odwiedzać Lwów. Do widzenia.